Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie w środę o 20 z minutą czy z dwoma. To moje, to przeze mnie. Mój komp po prostu miałam problemy z kamerą. Monika, witam cię. To Monika. Cześć. Cześć, Basia. Jak się czujesz, Monika? Mogę powiedzieć kilka słów? Czy jesteś zestresowana? Chciałabyś od razu pracować? Nie, nie. Możesz powiedzieć słów i może ja też mogę powiedzieć parę słów. To ja powiem parę słów pierwsza, a ty powiesz parę słów druga, dobra? Tak. Słuchajcie, Małgosia, z którą mieliśmy, ja miałam 3 sesje, ale właściwie mieliśmy wszyscy sesje, ponieważ dostałam niesamowity feedback i na grupach kursowych, i na mediach, że wszystkim się bardzo dobrze pracowało w trakcie tych sesji, kiedy byli tacy podłączeni w dużym kręgu. To sprawia, że ja mam takie uczucie, że to wszystko ma sens, mimo że sporo mnie to kosztuje. Jest to dosyć trudny projekt dla mnie. Ale chcę też powiedzieć, że w czasie ostatniej sesji wydarzyło się to, co jest celem całej transformacji, mianowicie metamorfowanie energii z ciemności w światło. To są już, to tak jak bajki Disneya mówią, magia rzeczywiście jest złotym pyłem, jest złotymi esami, floresami, to są pierwiastki kosmiczne, które dzięki temu, że mamy duszę i mamy energię i przez ciało świetliste, czyli duszę, my możemy sprowadzać w swoje ciało fizyczne. To było coś wspaniałego, bardzo się cieszę. Dziękuję za wszystkie zwrotki, ja je wszystkie czytam, za wszystkie feedbacki i bardzo mnie zagrzewają do dalszych prac, mimo że asystowanie w tej transformacji energii do kosmicznych elementów jest to trudne dla ciała fizycznego. Małgosia była moją kursantką i warsztatowiczką, ale Monika jest moją przyjaciółką od, liczyłyśmy, 36 lat chyba, Mo, tak? Tak. 1987 rok. Tak, więc słuchajcie, taki mamy przebieg przyjaźni i bardzo się cieszę, że mogę tu gościć, Mo. To teraz, Mo, ja oddaję ci mikrofon, ty powiesz kilka słów o sobie. Dobry wieczór. Więc najpierw byłam trochę nerwowa i zestresowana, ale teraz jestem raczej wdzięczna, że mogę brać udział. I chcę powiedzieć to, że ja jestem pół Polka, pół Holenderka i mówię dosyć dobrze po polsku, ale mam mój zasób słów nie jest taki duży, więc jak nie mogę wpaść na słowo, to mówię po angielsku. Więc żebyście wiedzieli, że czasem coś angielskiego tam będzie. Mm-hmm. Ja mogę przetłumaczyć ewentualnie na polski, jak gdzieś się zatniesz, ale Monika mówi po absolutnie rewelacyjnym polskim. Ja, może być. Więc ja jestem teraz w Holandii i mieszkam w Holandii, zawsze mieszkałam w Holandii, ale czasami jestem w Polsce i kiedy studiowałam rok na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie, to poznałam Basię wtedy, dawno temu. Na dziedzińcu kulowskim. Tak. Który jest pięknym dziedzińcem. I mój ojciec był Holendrem, mama była Polka, ale obie już nie żyją i od mamy nauczyłam się mówić po polsku. I nie wiem co dalej, mam 60 lat i ciągle uczę się nowych rzeczy o sobie, i mam nowe insights, nie wiem jak się mówi po polsku. Wglądy. Mhm. Tak, ciągle mam nowe wglądy i ciągle chcę mieć nowe wglądy i chcę się uczyć o sobie. No i dlatego teraz tu siedzę. Jestem też bardzo wdzięczna. Monika do mnie napisała, że dzisiaj czuję przede wszystkim wdzięczność, a ja czuję przede wszystkim radość. Także mamy trochę inne te wajby. Ja czuję wielką radość, że mogę pobyć tutaj z Moniką, z wami. My zawsze się dużo śmiejemy. I przede wszystkim to, co chcę wam powiedzieć, to jest to, że Monika, ja nazywam Monikę moim przyjacielem z przyszłości, friend from the future, dlatego że Monika jest bardzo taka evolved i bardzo się interesuje i kosmosem, i duszą,
i rozmawiamy zawsze dużo na ten temat, ale przede wszystkim jest, zawsze zagrzewa mnie do wszystkich nowych rzeczy. Kiedy chciałam robić vlog na YouTubie chyba 6 czy 5 lat temu, Monika mówiła, tak, idź na YouTube, rób to, rób to. Też bardzo mnie zachęcała do tych sesji live, także ona zawsze jest przede mną. Nie chcę powiedzieć, jaki dystans, bo to może być w czasie, może być w kilometrach, może być w świetle, ale jest zawsze niesamowicie inspirującą osobą dla mnie i mówi, zrób to, teraz zrób to. I myślę, że to, co można powiedzieć, że my jeszcze w Polsce jesteśmy tacy, nie wszyscy, ale tak wahamy się mówić o kosmosie, o duszy. Nie wiem, Monika, masz takie uczucie, że w Holandii to jest bardziej normalne, że się mówi o kosmosie, o duszy? Nie, ja myślę, że jest może troszeczkę więcej, ale według mnie w Stanach Zjednoczonych są najdalej z tym. Albo inne angielsko, English speaking countries. Ale angielskojęzyczne kraje. Myślę. Monika, z czym chciałabyś dzisiaj pracować? Czy jeszcze coś chciałabyś powiedzieć? Nie, to znaczy wszystko, co nie dotyczy żołądka, nie potrzebuje być powiedziane. Przepraszam, że tak trudno mówię. To znaczy, pójdźmy do żołądka. Dobrze, tak, pójdziemy tak. Do żołądka. A kiedy zaczęły się twoje kłopoty z żołądkiem? Tak mniej więcej tydzień przed świętami, raptem jak zjadłam śniadanie, zaczęło mnie boleć i potem mnie mdło było. I takie miałam uczucie, że właściwie powinnam wyżygać. Przepraszam, że złe szło. Jak? Zwrócić. Zwrócić. Tak. Ja od ciebie się nauczyłam puścić pawia. Tak, to prawda, chciałaś puścić pawia. Tak, takie uczucie miałam, że powinnam to zrobić, ale jednak byłam za mało mdła i potem mnie przeszło, ale musiałam się położyć na łóżku i to było bardzo dziwne uczucie, bo nigdy tak nie mam. I było inne uczucie niż food poisoning. Zatrucie, tak, bo miałam częściej zatrucia i to takie uczucie nie było. I potem miałam to 3 dni, zadzwoniłam do lekarza domowego i on mnie powiedział, że muszę coś brać, takie coś na żołądek, co się nazywa omeprazol. I to jest takie, chroni żołądek, tak dookoła. Ale to też nie pomogło i potem dostałam tutaj takie uczucie, że tu coś siedzi w przełogu, przełyku. I wtedy mnie wysłał do specjalisty w szpitalu, specjalista jest od żołądka, wątroba i to długie. Woreczek żółciowy? Nie, to długie, co takie długie siedzi. Jelita, tak. I on do mnie zadzwonił i powiedział, ja mu powiedziałam co i on wtedy powiedział, że muszę zrobić taki test i to jest tak, że wsadzą ci do ust i przez tak na dół taki czarny gruby. Taki, chciałabym powiedzieć trąba, bo to był temat w poprzednim, ale to nie jest trąba, tylko takie cienkie, taka cienka trąba. Cienka sonda. Tak, z kamerą i to było straszne, ale przeżyłam i zobaczyli, że mam, jak to się nazywa, że mam w żołądku zapalenia. I wzięli biopt z takim malutkim, czowiecina i dalej do laboratorium, ale jeszcze nie mam wyników, bo to trwa trochę. Więc jedyne co wiem, że coś jest w żołądku. I że masz, że ścianki żołądka mają zapalenie, inflammation, tak? Tak, to jest jedyne co wiem.
Czy on cię boli, ten żołądek? Tak, ale nie tak bardzo boli jak w początku. Tak teraz trochę taki jest, taki bzzz, wiesz, taki na background, takie nurtowanie in the background. Mm-hmm. Bo dużo osób pod moim ogłoszeniem, że dzisiaj popracujemy z żołądkiem, napisało, że to jest też ich problem. I ja zrobię tak, że tak też troszeczkę broader, jak to się mówi, tak? Będę mówiła. Dobrze. Nie tylko dla ciebie, tylko do wszystkich. Dobrze. I ważna informacja jest taka, że z żołądkiem można pracować albo z bólem, albo z tkanką, albo z narzędziem niejako, które ten ból zadaje, jeśli potrafi człowiek zwizualizować ten ból. Tak. Można też pracować z dźwiękiem. Właściwie wszystko, co są w stanie nasze zmysły wychwycić, fizyczne, i nasza świadomość nazwać, jest tropem do tego, żeby określić, jaka jest geneza. I tę genezę można przeczytać z energii. My to zaraz próbujemy zrobić z tkanek. I geneza, ja tylko powiem też ogólnie, że może być z dzieciństwa, może być z innego wcielenia, może być też z rodu. Celem jest zobaczenie, jaki wzorzec założył, czyli jaki ból. Niektórzy mówią w tej chwili, jaka trauma założyła to, ale ja powiem po prostu, jakie niedokończone doświadczenia, czyli od czego uciekliśmy, albo ród, jaka trauma w rodzie, albo w poprzednim wcieleniu, co jest nieprzepracowane w energii, to jest archiwum, ciało energetyczne jest ciałem między ciałem fizycznym i ciałem świetlistym, czyli duszą, to jest nasze archiwum, w którym my zbieramy, dusza zbiera wszystkie doświadczenia energetyczne na ziemi, właśnie zatrzymanego bólu. I ponieważ to jest archiwum ogólnoinkarnacyjne, tam są też zapisy właśnie rodzinne, są zapisy z poprzednich wcieleń. Mol, zgadzasz się ze mną, że pójdziemy do tkanek? Tak, tak. Dobrze. Pójdziemy tam, gdzie ty chcesz, żebyśmy poszły. Dobrze, dziękuję. Chcesz pracować z zamkniętymi oczami? Tak. Dobrze, to zamknij oczy. Ja jak będę potrzebowała, też sobie pozamykam. I ja po prostu się skupię na prowadzeniu. Momo, już płaczesz, czy tak się przygotowujesz? Nie, jestem trochę spoczona. A, dobra. Dobra, to zamknij oczy teraz, Mo. Mhm. Spróbuj się skontaktować ze swoim żołądkiem, czyli twoja uwaga idzie do środka ciebie, do żołądka, do ścianek żołądka, które oglądała sonda, to co przed chwilą opowiadałaś. I teraz nasza świadomość wykona też sondę, czyli my wchodzimy i poczuj to zapalenie żołądka. Jesteś w tamtym miejscu? Tak, jestem, tak jakbym była w dużym namiocie. Mhm. Jaki kolor ma ten namiot od środka? A taki trochę jasno-różowy, szarowy, szary, jasno-różowy. Taki pale. Mm-hmm, blady. Tak. Obejrzyj naokoło, czy jest gdzieś miejsce po lewej, po prawej, z góry, z dołu, które zwraca twoją uwagę z powodu koloru, z powodu faktury. Jest miejsce, które jest jakieś inne? Ja, te miejsca są takie jasne, raczej jak czasami w ustach masz takie zapalenie, takie białe, takie okrągłe, takie ślimowate. Chcesz powiedzieć, że to wygląda, nie wiem czy znasz to, na przykład afty w buzi się ma. Ja, afty. My też nazywamy je afty, tak. Afty. Widzisz te afty u siebie w żołądku? Tak. Dużo? Jakieś 4 może. Są tego samego rozmiaru, czy któraś jest... Są większe i mniejsze. Mhm. Czy jest któraś największa? 5. Mhm. Zbliżamy się do niej. Jak się czujesz, kiedy ja cię proszę, żebyś do niej podeszła? Tak.
to widać, że to jest tunel. Mhm. W jakim kolorze jest ten tunel? Ja taki szary też, ale taki szary, ale taki trochę mokry. Mhm. Mówiłaś o tym, że te afta ma też takie coś białego. Mhm. To białe jest na wierzchu, czy gdzie jest ten tunel? On jest to białe to są takie linijki, tak jakbyś miała odcisk od palca, fingerprint, takie okrągłe. Takie, i to są, ale te linijki są takie, że jest cierkiel i mniej, to jest takie owalne i to jest taki cierkiel i linijka tak w okrągło i potem mniejsza i mniejsza i mniejsza. Mhm. Ale okazuje się, że tam jest głębokość. Mhm. Jest coś, że możesz wejść. Czyli są białe linie, które wyglądają, może nie znasz tego słowa, jak poziomica, czyli one są jak od cyrkla, coraz mniejsze. Tak. Tak. W środku jesteś gotowa wejść do tunelu? Tak. Tak. Podchodzimy, dotknij. Tak. Możesz dotknąć te białe linie. Tak. Do tunelu pójdziemy, ale mnie też interesuje informacja, co jest w tych białych liniach. Taka ślina tam siedzi. Ślina? Tak. Jesteś gotowa podejść do tej śliny? Tak. Podchodzimy do najbliższej śliny. Jest taka gorąca jest. Mhm. Jest przezroczysta, biała, czy... Takie bąbelki siedzą. Mhm. Chciałam cię zapytać, jakie masz odczucia w związku z tymi bąbelkami? Czy jesteś okej z nimi, czy one coś z tobą robią? Czy... Nie, jest na razie wszystko okej. Podchodzimy. Ale tak, wiesz, no. takie uczucie trochę jest, że te afty są sieroty. Mhm. I że muszę właśnie podejść, żeby być miła dla nich. Mhm. Czy ty możesz je przyjąć jako coś swojego i powiedzieć, już tak. Jestem? Tak, już mogę. Jestem. Właśnie o to chodzi, tak. O, tak. Tak. Czy możesz powiedzieć też, przepraszam, że wysłałam was do wielu osób, że oglądało was urządzenie, ale mnie przy was nie było. O, ja tak przepraszam, że mnie u was nie było, kiedy przeglądały sądy i ludzie. Mhm. Tak mnie nie było wtedy. Nie. Czy co na to afty? Cieszą się. Mhm. A co na to ty, jak one się tak cieszą? Ja jestem taka, że znowu jestem back to square one do kochania siebie, co jednak za mało robię. Mm-hmm. Ale to nie jest negatywność, co czuję do siebie, raczej radość. Czy możesz dotknąć ręką kwantową, bo już tam oglądamy to wszystko z poziomu kwantowego, możesz dotknąć te bąbelki, tą ślinę ręką? Tak, mogę. Takie jest ciepłe i mokre. Mhm. Ale takie biedne. Chciałabym, żebyś się zanurzyła teraz, żebyś weszła w tą substancję. Wchodzę. Mhm. Taki malutki namiocik. Namiocik okrągły. Czy jest możliwość, żebyś w tym miejscu usiadła? Mhm. Siedzę. Chciałabym teraz, żebyś całą ten bąbelek, tą tkankę pozwoliła w siebie wejść jej. Żeby ona we mnie weszła? Tak. Cała ta ślina, ten bąbelek, ta substancja, ona wchodzi i ty może wchodzić przez głowę. Otwierasz jakby pory skóry, całą swoją powierzchnię skóry, która oddzielała cię od tego, otwierasz, cała ta substancja wpływa w ciebie. Czuję. Mm-hmm. Wiesz, to czuję jak reunion. Czuję jak reunion.
spotkanie z czymś, co było oddzielone od ciebie? Tak, tak, tak. Jaki kolor ma ta substancja, która... Jasno-niebieskie się robi. Przez sam fakt, że przyjmujesz? Tak. Chciałabym, żebyś puściła też tą substancję do głowy. Wypełnia cię ta substancja? Tak. Zapytaj, co cię zbudowało? Z jakich chwil pochodzisz? Co mnie zbudowałaś? Nie, z czego, kiedy powstałaś? O, samotność i... Pierwszy flash, jaki widzisz. Tak, samotność i lęk. Czy widzisz sytuację, którą ci energia przynosi? Z życia, coś, z kimś. Tak, pierwszy wielki lęk mnie przynosi. Jak widzisz ten lęk? Z jakiego momentu on jest? Kiedy miałam 4 i musiałam iść do przedszkola w Holandii, ten pierwszy dzień odkryłam 3 rzeczy. Pierwsze, co odkryłam, było, że... A gdybyś miała, przepraszam cię, gdybyś miała tylko i wyłącznie trzymać się tego, co ci pokazuje energia, to kogo widzisz? Jaką Monikę widzisz? Tak, okej, no więc ja mam 4, jestem mała i widzę dzieci, które są w sali gimnastycznej i mają gimnastykę. Są ubrani w białe majtki i białą koszulkę i chodzą po podłodze, jak po ziemi, jak spider. Pająki? A tak, pająki, tak. Mhm. To widzę. Tam stoję i to widzę i to mnie przeraża. Teraz... Ale to nie jest, że ja boję się pająków, bo nie boję się pająków, ale sam fakt, że one tam tak chodzą, te dzieci. Ja rozumiem, że twoja świadomość jest w tej małej Monice, która to obserwuje, tak? A gdybyś wyprowadziła świadomość teraz obok, tak, że ty, ta dorosła, stoisz i gdybyś ją mogła zobaczyć. Wyprowadź świadomość, spójrz na nią. Tak. Co widzisz? Trzymam rękę mamy i mam przerażony na twarzy przerażony wzrok. Czy mama rozumie, co czujesz? Nie. Nie. Stoję tam właściwie sama. Mama trzyma moją rękę, ale ja jestem przerażona, ale ona tego nie rozumie. Czy to jest ta sierota? Tak. Dziecko, które przeżywa wielkie emocje i jest sierotą, jest samotna. Tak, bo nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo przed chwilą powiedziałaś raczej nie, ale ja wtedy odkryłam, że nie mówię w tym samym języku, co świat poza domem. Nie rozumiem nikogo. Tylko to jest wtedy i ty to już to odkryłaś, a ja chcę trzymać się całkowicie momentu, które pokazała energia, bo wtedy pójdziemy w różne boczne ścieżki. Tak, okej. Okay. Podejdź do tej małej Moniki. O, tak, bardzo chętnie, tak. Na kolanach usiadłam. Mogę ją obłapić? Nie. To jest właśnie to, co ziemianie robią. Oni próbują dziecku pomóc, a to nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyś ty powiedziała, ja cię widzę. Ja wiem, co ty przeżywasz. Tak. Wiem, jaka jesteś sama z tymi przeżyciami. Czy ona cię słyszy? Tak. Patrzy na mnie. Czy jest tak samo przerażona, jak była? Nie. Nie, bo tak stoi tam i mówi, no nareszcie jesteś. A jak ty się czujesz z tym, kiedy ona mówi, nareszcie jesteś? Ja szczęśliwa. Better late than never. Lepiej późno niż wcale. I Monika, teraz przed tobą dokończenie doświadczenia,
które w pracy z energią zawsze wygląda tak, że ty powinnaś wziąć i poczuć to, co to dziecko zablokowało. Czy jesteś gotowa? Czy wiesz, gdzie to dziecko ma te uczucia w sobie? Tak, według mnie w żołądku. To połóż tam wszystko siedzi. Tak. Połóż rękę na jej żołądek z zewnątrz i powiedz jej, czy przede wszystkim się zgadza na to, że ją dotkniesz, że chcesz jej pomóc, że jesteś nią z przyszłości. Możesz powiedzieć, to jestem ja, ja jestem tobą, tylko mam teraz 60 lat. Tak ładnie to jest. Ja jestem tobą i mam teraz, jak tak dobrze, że po polsku mówimy, to chociaż mnie rozumie. Tak, bo ona mówi po polsku, rozumiem. Tak, ja jestem tobą z przyszłości, mam 60 lat i cię rozumiem. I co dalej mam powiedzieć? I chcę wziąć twój ból w siebie. Twoje przerażenie. Twoje przerażenie. Ja tak cię kocham. Ja tak cię kocham. Że chcę przeżyć to twoje piekło za ciebie. Że chcę przeżyć ten twój strach, to twoje piekło za ciebie. Strach to twoje piekło dla ciebie. Za ciebie. Za ciebie. For you. Tak. For you. Czuję takie ognie, jak się mówi? Ogień czuję. Czy płynie z żołądka tak, do ciebie? Tak, tak. Czy ty otwierasz się, przyjmujesz to? Tak, przyjmuję. Powiedz do niej, Monisia malutka. Monisia malutka. Ja wezmę od ciebie wszystko, co jest dla ciebie trudne. Ja wezmę od ciebie wszystko, co jest dla ciebie trudne. Twoją samotność? Samotność. Twój strach? Twój strach. I otwórz się, żeby wszystko z jej żołądka mogło wpłynąć do ciebie. Przecież wchodzi mnie tu mnie wchodzi. Tędy ci wchodzi, tak? Tak, tędy, tak. A widzisz, jaka energia wchodzi? Ja te płomienie. Czy możesz te płomienie wpuścić w całą siebie? Czujesz ich gorąc? Tak. To jest ogień, żywe płomienie? Stóp do głowy. To trzymasz teraz całą tą pochodnię, torch, cały czas trzymasz. Spróbuj rozszerzyć w sobie komórki, żeby te płomienie miały jeszcze więcej miejsca w tobie, żeby być ogniem, żeby cię palić. Robisz taki ruch, gdzie twoje komórki się rozszerzają, rosną, ogień może w nie wejść, w całym ciele. Tak, robię się taka szeroka. Dobrze. Na bok i na górę i na dół. Super. Jak to czujesz? Jak to masz w czuciu? W czuciu, że wiesz, najbardziej mocne uczucie jest, że jestem teraz w stanie to mieć w sobie. Strong enough. Takie uczucie mam. Super. Super. Że biorę i stoję tutaj jak warrior woman, taka... Wojownik, ty możesz tak. To w siebie wszystko wpuścić. Tak. Ona była malutka i nie mogła, tak. Nie miała wsparcia od mamy, nikt nie rozumiał, nie czuł tego strachu, ale ty spotykasz ją i możesz to wziąć w siebie. Co z ogniem? Czy on dalej płonie? Nie, trochę mniejszy się już robi. I taki trochę niebieski się robi, jak dasz na tam, gdzie gotujesz. Tak. Taki niebieski się robi.
Chciałabym, żebyś przeżywała to, co mówisz, ten kontakt z energią, ale jednocześnie zerknęła, jak wyglądają ścianki żołądka od środka, kiedy to się wszystko dzieje. Czy one też były w ogniu? Tak, jest zupełnie, zupełnie jest różowa i nie ma aftów. Mhm. Nie ma. Wow. I taka jest miękka. Także mhm. chcesz dotykać. Taka mhm. różowiutka. Mhm. Wow, nie widzę żadnej, nie widzę. Mhm. Jak patrzę dookoło. Takie dziwne to jest, nie? No bardzo. Myślisz, że ja myślę, że to wszystko wyobrażam sobie, ale tak nie jest. Mhm. Wow. A jak twoje ciało i czucie ognia? W co się zamienił ogień? Czy jest jeszcze ogień? Czy... Ognia już nie ma. Czy coś jest? Takie chmurki, chmury są chmury takie, które mówią I am relieved. Mhm. Czy możesz je pogładzić? Te chmurki? Tak. Ręką? Tak. Mogę. A możesz je w siebie wpuścić? Ale one już siedzą we mnie. Dobrze, a w jakim są kolorze? Były białe, ale w momencie jak je dotykam, robią się złote. Złote. Ja, robią się złote. Czy to złoto możesz rozszerzyć znowu, tak wszystkie miliardy siebie w środku? Tak, takie robią się, tak jak piaszek, wiesz, takie malutkie. Magia. Tak. Magii, tak jak. I czy chciałabym teraz, żebyś zrobiła taki ruch wewnętrzny przyjęcia całego tego złota? Mm. I kiedy przyjmujesz to złoto, sprawdź mo, czy to są dobre słowa. Należy do kosmosu. Tak. Powiedzieć? Tak, tak. Należy do kosmosu. Należy też do Ziemi. O tak, należy też do Ziemi. Ale przez to, że jestem i kosmitą, i ziemianinem, mogę korzystać z moich obydwu przynależności. To mnie tak cieszy. Aha. Trudne zdanie to było. Przez to, że jestem... Jesteś i ziemianką, i ziemianinem, i kosmitą. Jestem... Ziemianinem i kosmitą, to tak? Mogę brać dla siebie. Mogę brać dla siebie. To złoto kosmiczne. To złoto kosmiczne, tak. Tak jak kwiat na ziemi. Tak jak kwiat na ziemi. Wysokie pierwiastki wyższych wymiarów. Wysokie pierwiastki wyższych wymiarów. Tak, multi-dimensions. Mm. Wow, takie to jest specjalne, takie it's so special mm-hmm. i nadzwyczajne. Jak te wszystkie uczucia od początku do teraz jest takie wszystko takie Jak to złoto się w tobie zachowuje? Dobrze się czuję to złoto. Jeszcze jest wszędzie? Tak, jest wszędzie. Mam też zadanie dla ciebie, spróbuj, czy byłoby to możliwe, żebyś dotknęła złota świadomością i pomyślała, że możesz przez moment nie być sobą, tylko możesz być tym wysokim pierwiastkiem. Czujesz różnicę w wibracjach swoich i tego złota? Czuję. I spróbuj przejść na wibrację tego złota, dostosować się i powiedz, spróbuję przejść całkowicie na twoją wibrację. Jest to możliwe? Spróbuję przejść całkowicie na twoją wibrację. Czujesz, jak wibruje złoto? I to musisz tak jakby przejść ze swojej osobistej wibracji, zrobić taki skok. Skoczyłam. Skoczyłaś, dostosowałaś się do złota? Jakie to uczucie? Fajne, takie takie, że jest wszystko jest. Mhm.
jest wszystko wszystkim. Wszystko jest wszystkim. Mm-hmm. Jesteś tym złotem? Jak się czuje twoje fizyczne ciało, kiedy ty utrzymujesz się świadomością po tej drugiej stronie kosmicznej, duchowej i jesteś zjednoczona z czymś innym niż Ziemia, jesteś zjednoczona z pierwiastkami wyższych wymiarów. Jak się czuje twoje fizyczne ciało? Ciało tak trochę wibruje, tak robi. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Rusza się. Tak, wibruje. Czy tak. Towarzyszy temu jakiś dźwięk? Chyba nie. Mhm. Czy to wibrowanie jest trudne, czy jest ok dla ciebie? Nie, jest ok, tak. Jest mhm. Czy twój żołądek jest złotem, jest podłączony pod tą wysoką wibrację? Tak. Czy wszystkie tkanki żołądka też wibrują tym złotem? Tak. Tak jakby wypełnione jest takim złotym jajkiem dookoła zupełnie. Mhm. Mhm. Potrzymaj to chwilkę. Taki lekki się ten żołądek robi. Mhm. I tak się trochę tak robi. Tak się, nie wiem to słowo. Pulsuje? Nie, tak się robi tak. Zaciska się? Tak, trochę się zaciska. Myślisz, że boi się zbyt wysokich wibracji tego złota? Czy jak rozumiesz? Ja takie, bo nie, jest takie nieznane uczucie dla niego. Dużo przeszedł już dzisiaj. Monika, to teraz pierwszy krok to jest wracasz do swojej wibracji. Okay. Z tego złota przesuwasz się w swoją wibrację. Jesteś już w pełni Moniką? Tak? Tak? Cała jesteś już osadzona w sobie? A tak. Teraz czujesz stopy na podłodze? Tak. Swoje? Tak. Dobrze, nie krzyżowane masz? Nie. To wypuszczasz z tych stóp korzenie. Tak. Budujesz korzenie do jądra ziemi. Czyli w dół rosną korzonki od lewej stopy, od prawej stopy. Rosną do jądra ziemi. I co tam idzie do jądra ziemi? Korzonki, roots. Okej, okay, tak. Korzonki tak. Wypuszczasz. Tak. Jesteś połączona z jądrem tak, ziemi? Jestem. Dobrze. Tak. Teraz cały czas ja cię prosiłam, coś robiłaś, a to się jednoczyłaś ze złotem. W tym ćwiczeniu przejdziesz całkowicie na bierność. Będziesz całkowicie pasywna, pasyw. Czujesz, jak jesteś połączona tymi korzeniami z planetą? Czujesz, jak jest wielka wokół ciebie? Tak. Niesamowite jest to uczucie tego masywu planetarnego Ziemi. Tak. I powiedz do planety tak. Dziękuję ci, nauczycielu. Dziękuję ci, nauczycielu. Za wszystkie ziemskie lekcje. Za wszystkie ziemskie lekcje. Za samotność i strach. Za samotność i strach. Dziękuję ci, że uczę się kochać siebie. W tych twoich warunkach. Dziękuję ci, że mogę się uczyć kochać siebie. Dziękuję ci, że mogę się uczyć kochać siebie. Jesteś wspaniałym nauczycielem. Jeśli chcesz to powiedzieć. Nie chcę. Jesteś wspaniałym nauczycielem. Dziękuję, planeto. Dziękuję, planeto. I teraz bądź taka zupełnie pasywna i sprawdzimy, czy wielka grawitacja, bo Ziemia jest wielką grawitacją, ma planetę o wielkiej grawitacji, czy ta grawitacja będzie coś ściągała z ciebie. Masz uczucie, że przez te korzenie Ziemia, jak taka sawa, odbiera coś, płynie coś z ciebie do Ziemi korzeniami? Tak, płynie coś z żołądka i nogi takie ciężkie się robią. To otwórz nogi tak, żeby wszystko to, co się dzieje, powiedz. Teraz ciemność żołądka
Szmoła leci. Mhm. Dokładnie. Wow, wow. Taka gruba. Gęsta. Tak. Wow, to mnie zaskoczyło, wiesz? Mhm. Taka lawa, która jest taka czarna. Mhm. Wow, płynie, płynie, płynie. Wow. Ty nic nie wypychasz, nic nie zatrzymujesz, po prostu ziemia decyduje, co bierze. Wow. Ziemia decyduje, co się dzieje, powiedz. Wow, tak, że tak, tyle, tyle. Takie, mhm. Wow. Tyle leci z niej. Mhm. Ciągle leci. Płynie, płynie, chcę powiedzieć. Tak. To płynie smoła? Tak. Mhm. Wow. Teraz już trochę mniej. Więcej cienki jest ten... Strumień. Tak. Strumień jest cieńszy. Mhm. Tak. Jesteś rozluźniona, nie stawiasz żadnego oporu. Ziemia może odebrać. Ja. Wow. Tak już wypłynęło wszystko. Mhm. Czy już wszystko się skończyło? Chyba tak, tak. Czy możemy... Jasność. Czy możemy jeszcze raz pójść do twojego żołądka? Jak wygląda w środku? Tak, tak jak najpierw taka różowa, ale teraz wiem, że to jest taka prawdziwa różowość, bo ta szmoła wtedy jeszcze siedziała, ale się ukryła, ale teraz jej nie ma. Mówiłaś wtedy, że było różowo-szare, to była tak, właśnie ta szmoła. Tak, ale jak już wróciliśmy po tym żłocie, to wtedy była taka różowa, ale ta szmoła tam jeszcze siedziała, ale ja ją nie widziałam. Ale teraz już nie ma szmoły. Jak już wygląda? Naprawdę różowa jest. Jak wyglądają miejsca po aftach? Nie ma ich. Mm-hmm. O, światło świeci. Światło świeci od środka. Mm-hmm. Wow, takie jasne. Czy kiedy ty jesteś w żołądku i widzisz światło tam? Tak. Czy możesz wpuścić to światło do środka jeszcze raz? Do siebie? Tak. Do tak, ciebie, tej, która widzi światło. Tak. Wow, to światło jest takie... takie miłościowe jest to światło. Miłosne. Mhm. Czyli coś takiego. Pełne miłości. Tak. Mhm. Dam ci słowa i sprawdź, czy to będą dobre słowa. Należę do cywilizacji światła i miłości. Należę do cywilizacji światła i miłości. Jestem światłem i miłością. Jestem światłem i miłością. Mhm. I wypełnia mnie światło i miłość. I? Wypełnia mnie. Wypełnia mnie światło i miłość. Tak. Czy w każdej komórce czujesz to światło teraz? Tak. Taka miękka się jestem teraz. Mhm. I taka fajna. Także siebie kocham taką. Tak. Mhm. Tak. Takie miłe, wiesz, takie, że mam chęć tak robić, tak. Mm-hmm. Tak. Czy spróbujemy utrzymać ten stan, kiedy popatrzysz na komputer? Zobaczymy, czy jesteś w stanie utrzymać to. Gotowa jesteś spróbować? Co mam zrobić? Oczy otworzyć? Tak, ale jednocześnie spróbuj utrzymać się w tym świetle w środku. Okej, spróbuję. Czy masz to światło? Trzymam. Mhm. Fajnie, nie?
Tak. Takie nadzwyczajne i tak jak tak chciałabym, żebym zawsze tak mogła czuć to i siebie. Zamiast takie. To jest tylko, i to już będzie też dla ciebie, dla mnie i dla wszystkich, którzy są z nami, to jest tylko to przypomnienie sobie, że właściwie tak. Ty możesz pójść do siebie. Że zamiast iść na zewnątrz, zawsze można spróbować tak, do iść środka. Do siebie, do środka. Zawsze jest powód. Ten powód może być z dawien dawna, nasze ciało może wytrzymywać ten powód przez wiele lat i później przychodzi taki moment, że po prostu już zaczyna nie móc tego wytrzymywać i ciało fizyczne, tkanki zaczynają słabnąć. Monika, czy coś chcesz zapytać, powiedzieć? Dziękuję. Ja ci też dziękuję. Dziękuję. Za zaufanie, za wszystko, za to, że podążałaś tak wspaniale. Czy chciałabyś coś jeszcze powiedzieć? Chyba nie. Było takie super było. Dziękuję. Ja ci też dziękuję. I co, jesteśmy w kontakcie. Tak. I powiesz mi, nie wiemy, bo ty miałaś bardzo silny ten proces, czyli i przyszło i złoto, i światło. To są, bo te pierwiastki, ta tablica Mendelejewa w tych wyższych, w multi dimensions, jest bardzo, bardzo różna. Są różne elementals i po prostu są różne pierwiastki i dużo, i było to naświetlanie, i było to złoto, więc zobaczymy, jak twoje ciało fizyczne na to zareaguje, a przede wszystkim, ile będzie potrzebowało, żeby się zregenerować. Tak. Moim zdaniem ten proces wystarczy do regeneracji. Przynajmniej na to tkanki na to wskazywały. Jestem ciekawa, czy ludzie, którzy oglądali, czy oni też coś czuli. Czy chcesz sobie pójść przeżywać światło, czy chcesz zostać? Nie, ja chcę jeszcze zostać, tak. Dobra, to ja, Monika, ja ci też bardzo, bardzo dziękuję, gratuluję ci, cudownie. I słuchaj, włączam, teraz będzie pikało, ja włączę rozmowę z Halinką i poprosimy... Poprosimy Halinkę, żeby jeśli są jakieś pytania, czy Halinka nas słyszy, to... jeśli coś chcecie napisać, jakieś pytania, to zapraszamy. Tu Monika może z pierwszej ręki powiedzieć, jak czuła się, co się działo. O, widzisz, masz pierwszą. Czułam razem z tobą, Monika. Tak. Madzia Skibińska też czuła. Widzisz? Fajnie, tak. Podzielić się zawsze dobrze. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że te procesy w tych wyższych wymiarach, jeśli ktoś w kręgu je zrobi, cały krąg ma łatwiejszy dostęp do multi dimensions, do wyższych wymiarów i też do światła i do oglądania swoich tkanek. Czy jeszcze ktoś chciałby coś za Basia? O, ja dziękuję za prowadzenie. Tak. Też Monika, ty masz podziękowania za wspaniałą pracę. Dziękujemy. Czy jakieś pytanka albo jeszcze? O, ciarki na końcu procesu. Jak długo Monika uczyła się wchodzenia w tkanki? Monika się nie uczyła. Nie, ja jeden raz u Basi w siódmym lesie byłam i tam... udziałałam we warsztacie. W 2016 roku, tak. Żeby było jasne, 8 lat temu. I okazało się, że tak bum, od razu skoczyłam i od razu mogłam. Tak, to i my nie ćwiczyłyśmy tego od tamtej pory. To jest po prostu, Monika jest bardzo dobrze, bardzo szybko pracuje, bardzo wszystko widzi. Kiedyś mogę jeszcze zaprosić Monikę, jeśli chcecie, i pokażemy wam też, jak wędruje się w multi dimensions, na wyższą ziemię, w kosmos, bo to Monika też ćwiczyła, czy doświadczała w siódmym lesie, miałaś Pegaza, prawda? Tak, taki świetlisty Pegas przyjechał, więc Monika też ma duże możliwości podróżowania po wielowymiarach. No, także nie, Monika się nie uczyła. Była raz na warsztatach w siódmym lesie 8 lat temu. Czy jakieś jeszcze pytanka mamy? Czy z jelitami też można w podobny sposób przejść proces? Tak,
z wszystkim w człowieku można przejść podobny proces, z każdą tkanką, z każdą chorobą, z każdym bólem, z każdą emocją, którą czujecie, też jest energią, z każdą myślą. Dlatego w transformacji, w pracy z energią, tak jak pracujemy i bierzemy pod uwagę już cały nasz holistyczny zasób, to wszystko w nas jest informacją, wszystko, bo wszystko jest energią i z wszystkiego można wyczytać informacje i pójść do wspomnień, które zakładają ból, chorobę, krytyczne myśli, trudne emocje. One są tylko po to, żebyśmy byli w stanie dokończyć doświadczenie, przyjąć ból, rozświetlić się i każda rzecz w nas turbulentna jest zaproszeniem od duszy do tego, żeby wziąć w siebie jakieś trudne ziemskie przeżycia, ból i przemienić je w światło. Transformacja dotyczy, oznacza transformowanie dzięki otworzeniu się. To jeszcze muszę powiedzieć, bo to było niesamowicie ważne. Otworzeniu się na ciemność i w momencie, kiedy my się otwieramy na ciemność, ta ciemność przychodzi w światło. Dusza rośnie. Dusza jest tkanką świetlistą, schodzi na ziemię po to, żeby zatankować ciemność. Ma zawsze nadzieję, że nasza świadomość będzie wystarczająca, żeby pracować ze wszystkim, co mamy w sobie. Podczas gdy człowiek odpycha ból, zajada, pali papierosy, pije, odcina się od wszystkiego, usuwa wszystkie trudne rzeczy z siebie, usuwa myśli, nie zwracaj uwagi, nie zwracaj na emocje. Podczas gdy to wszystko tak naprawdę, jeśli się umiejętnie do tego podejdzie, uzna się za siebie, zaakceptuje, to jest wszystko paliwo do tego, żebyśmy urośli jako dusza w światło. To, co Monika przeżywała, czyli żeby nasza tkanka świetlista była coraz większa. I tu kluczowe, zauważcie, że było dokończenie doświadczenia. Kiedy tkanka w żołądku zabiera nas do przedszkola, zabiera nas do wydarzenia, które wtedy dla małej Moniki było zbyt straszne. Jest z mamą, mama nie czuje tego przerażenia, nie daje dziecku wsparcia. I Monika powiedziała fantastyczne słowa. Mnie tak cieszy to, że ja już jestem tak dorosła, że ja mogę to wszystko w siebie wziąć. I to jest ta różnica, że wtedy Monika nie mogła, jako dusza zbierała doświadczenie, była ciemność, odpychanie bólu i ten ból zostawił ciemność w archiwum energii, w ciele energetycznym. Przez to, że my doszliśmy konkretnie do tego wydarzenia, Monika w tym momencie otwiera się i zauważcie, że to nie są przyjemne substancje, bo to był ziemski strach, ziemska samotność i płomienie na poziomie energii, to trzeba wszystko ustać. Nie ustała to 4-letnia Monika. Gdyby Monika czuła się teraz jak 4-letnie dziecko, co niektórzy dorośli mają cały czas, to nie ustałaby tego, uciekłaby. Monika przez rozwój świadomości, przez całe swoje życie urosła, nabrała takiej krzepy, że mogła przyjąć w siebie to, co kiedyś było zbyt bolesne. I z tego nauczyła się po prostu siebie kochać. Dusza się na ziemi uczy miłości, bo jest miłością i rośnie w miłość. I to nie jest tulenie, to nie jest przytulanie, to jest dokańczanie doświadczenia, czyli branie w siebie, przyjmowanie bólu i trudności. Monika, zgadza się wszystko, co powiedziałam? Tak. I zapraszam, jeśli jest jakieś jeszcze pytanko, Ariadna. A jeżeli spotkamy kogoś innego, nie siebie, to też mam wchłonąć ból tej osoby czy cierpienie. Można spotkać siebie z poprzedniej inkarnacji i rzeczywiście jest to wtedy bardzo dziwne, bo widzi się jakąś osobę, ale no, często się nie rozpoznaje, chociaż wiele osób rozpoznaje, że to jestem ja. Zasada pracy jest zawsze taka sama. Po prostu ból z tego, co przynosi energia nam, wejście w energię, czyli wejście w nadświadomość, potyka nam przyczynę. Czyli ten ból, który oddziela nas od zdrowia, od pieniędzy dużych, od miłości. Jeśli my zdołamy to wziąć w siebie, wpuścić w siebie, poczuć, to rozuwalnia się blokada. I to może być ktoś z rodu, to może być ktoś z innego wcielenia. Zdarza się, że jest to wcielenie na innej planecie. I też trzeba wtedy po prostu wpuścić to, co widzimy. I dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanko mamy? Halo, halo, halo. Czy wiemy, jak wyszły wyniki tej kobiety z ostatniej sesji, czyli Małgosi? Nie wiemy, ponieważ Małgosia dzisiaj podróżowała i wyniki
będą dopiero jutro. Ona się jutro melduje w szpitalu i dopiero jutro coś będzie wiedziała. Ale dzięki, Jadzia, że pytasz. Ania Klein, fantastyczna robota. Mam pytanie, osoby, które mają ciężej z wizualizacją Matada, to jest efektywna? Rozumiem, że Aniu, mówisz o sobie. Pojęcia nie mam, jakbyś pracowała i nie wiem, do czego byś doszła, ponieważ niektóre osoby czują, niektóre widzą, niektóre słyszą, niektóre mają trudności z wizualizacją, ale pomimo wszystko czują. Nie widzą, ale czują. I w związku z tym, jak czują moment, w którym ból utknął, czują przyjmowanie bólu, nawet czują, jaka to jest energia. I wtedy cały proces się udaje też wspaniale. Mogę ja coś powiedzieć? Zawsze, zawsze. Ja tak mam, że myślę, że ja sobie to wszystko wyobrażam i myślę, nie, to nie może być tak, to co ja, no ja tak w początku miałam na tym warsztacie, że myślę, o nie, to ja sobie wyobrażam, ja to jest moja fantazja, ale jednak widzę coś i w momencie jak ufam, że jak zaczynam ufać siebie, że to co widzę, to jest to właśnie, co muszę widzieć, to im bardziej ufam, im łatwiej mi przychodzi ta wizualizacja. Musisz być bez doubt. Wątpliwości. Musisz być bez wątpliwości i wierzyć w siebie. To pomaga wizualizację. I nie musisz myśleć, że o, dziwne to jest. Ja chyba sobie wyobrażam. Nie, tak nie musisz myśleć. Bardzo ważne jest, słuchajcie, to, że to nie wizualizacja jest celem transformacji. Celem transformacji jest trafienie na wspomnienie w nas ugrzęźniętego bólu. To jest, czy dojdziemy do tego wizualizacją, czy dojdziemy do tego samym fleszem, że coś przemyka przez głowę, to nie ma znaczenia. Po prostu my w świadomości na co dzień mamy pozakładane kłódki różnych mechanizmów obronnych na ten dawny ból. My go nie potrafimy wywołać. I praca z energią jest potrzebna po to, żeby nagle wywołać z tej podświadomości coś, co jest tam zawsze zamknięte, a tu nagle przez to, że pracujemy, idziemy ze świadomości, idziemy w górę, w energię, ona może zejść w podświadomość, nagle jesteśmy w stanie poczuć taki moment z przeszłości, który daje obciążenie, jest genezą choroby. Dzięki. Czy mamy jeszcze pytanko jakieś? Czy wejście siebie to wejście w nadświadomość? Ta praca obejmowała bardzo dużo poziomów. Ona, tak, oczywiście byliśmy w nadświadomości, ale my przeszliśmy przez nadświadomość do podświadomości, czyli do tego, co trzymamy w piwnicy naszej. To jest praca wielowymiarowa, gdzie po prostu wędrujemy przez nadświadomość do podświadomości. I czy jeszcze jakieś pytanko mamy? Pani Basiu, czy guz w jednym narządzie jest takim samym energetycznym znakiem, jak i w innym? Usunięto jedną nerkę i taki sam guz w drugiej na wątrobie. Czy robić każdy narząd oddzielnie? Dziękuję. Kasiu, właśnie dlatego są przerzuty, że nie zostały odebrane informacje z pierwszego. I to jest zawsze, zawsze przy każdej chorobie nowotworowej, każda zmiana w tkance jest informacją, że misja duszy, czyli ty, nie jest wykonana. Ty żyjesz i wleczesz za sobą jakiś wzorzec niemiłości z dzieciństwa, z rodu albo z przeszłej inkarnacji. Pojawia się chora tkanka i my, ludzie, jesteśmy na takim etapie rozwoju, że my jakby nie wiemy, co z tym zrobić. Wycinamy to, chodzimy po lekarzach, my nie rozumiemy, że wszystko, co się pojawia w ciele fizycznym, jest tak naprawdę zaproszeniem od duszy do transformacji, do czynienia światła poprzez dokończenie doświadczenia. I w momencie, kiedy wycinamy z ciała fizycznego i dalej nie zmieniamy życia, nie zmieniamy relacji ze sobą, nie jesteśmy bardziej miłośnie do siebie nastawieni, nie ochraniamy się, to po prostu jeśli ktoś ma słabsze ciało, to zaczną guzy i przerzuty pojawiać się w innych organach, bo dusza nie rezygnuje nigdy właściwie. Zawsze do końca jest po prostu tak jakby popycha nas do pracy. Ciało fizyczne jest radarem duszy.
wszystko w ciele fizycznym. Każda tkanka opowiada o tym, co trzeba zrobić o misji duszy. Każda emocja trudna, każda trudna myśl. My jesteśmy mapą do światła i do nauki miłości. Wszystko w nas. Czy jeszcze jakieś pytanie jest? Przepraszam, Monika, czy ty chciałaś coś do tego powiedzieć może? Bo to było takie bardzo szerokie, bardzo fajne pytanie, nie? Jak chcesz coś mówić, to dawaj mi znać, dobra? Tak. Dlaczego trauma, która zaistniała w wieku 4, pokazała się dopiero w wieku 60 lat? Dlatego, że nasze ciało. Dobre pytanie. Dlatego, że nasze ciało fizyczne zużywa się i słabnie. I ból, który jest w podświadomości, ciemność cały czas bombarduje ciało fizyczne. I to bombardowanie z energii pokazuje się po jakimś czasie i są ciała fizyczne, które wytrzymają wszystko. Każdą poniewierkę z dzieciństwa, picie, palenie. Czasami mnie ludzie pytają, Boże, on ma 90 lat, pił, palił. Są ciała fizyczne, które to wytrzymują. Ja już to tłumaczyłam. Bardzo dużo zależy od tego, ile dusza zabiera swojej krzepy duchowej na ziemię, ponieważ od tego też zależy. Jak ma dużo tej świetlistości, to ciało się na bieżąco też bardzo mocno regeneruje. Po prostu w którymś momencie ciało słabnie, albo my żyjemy w sposób, który słabnie nas, albo dzieje się coś w naszym życiu. Przeprowadzka, choroba bliskiej osoby, która nagle nadwyręża nas, osłabia i wtedy po prostu ten ból energetyczny objawia się w osłabieniu tkanki fizycznej. Ale w każdej chorobie tkwi wspomnienie. W każdej. I poprzez uleczenie tego wspomnienia, poprzez wzięcie tamtego bólu, można pomóc ciału fizycznemu się regenerować, przy czym czasami jest to jeden flash, a czasami w jednym organie może być 100 zapisanych wspomnień i emocji. I pracuje się tak długo, jak po wejściu w energię cały czas tkanka jest zmieniona. Tu sprawdzaliśmy i ten żołądek się dobrze regenerował. Czy Monika masz jakiś tutaj, Halinka do mnie napisała, dużo pytaj, więc się sprężaj. Dobra, to się sprężaj. Sprężaj, to znaczy się mobilizuj, nie rozgaduj dużo, tylko idź do celu. Okej. Okay. Powietrze, sprężać, czyli po prostu szybko na temat. Tak. Coś jeszcze mamy? Krzysia. Pani Basiu, czy taki proces może przejść nastolatka, która ma alergię skórną? Ja nie pracuję z nastolatkami z tego powodu, że to są bardzo trudne tematy dla młodzieży w tym wieku. Oni nie są jeszcze ugruntowanymi obywatelami tej planety. Tego typu procesy generalnie prowadzi się po 35 roku życia, kiedy ta osoba jest taka już wyszła z domu, już trochę jest bardziej ustana w sobie. Także jeśli nastolatka chce spróbować pracy z jakimś kursem, może spróbować, ale to też zależy od nastolatki, bo mi się wydaje, że cała ta świadomość wielowymiarowa, że jest w nas dusza, że jest w nas kosmos, to może być trudne dla utrzymania dla młodych osób, takich między 10 a 20 lat, którzy się dopiero kształtują i to jest moim zdaniem ryzykowne. I kolejna pytanko, Kasia. Czy jeśli słabo wizualizuję, to samoczucie wystarczy? Było już pytanie na ten temat. Ja nie wiem, czy w twoim wypadku wystarczy, ale w wielu wypadkach wystarcza. Czy jeszcze jakieś pytanko? Ania, Basiu, czy możesz kilka słów o tym, jak pracować z natrętnymi, negatywnymi myślami? No, znaczy to musiałby ktoś wam pokazać cały proces, bo energia myśli jest najszybciej wirującą energią z całego naszego ciała, mam na myśli tego ciała ziemskiego. Najprościej pracuje się z tkankami, z bólem w ciele fizycznym, emocje, to też jest energia, bo i samotność, i czucie, i strach, to wszystko czuć. To jest energia, którą można w ciele określić, zlokalizować. To samo jest z myślami, one są energią, tylko po prostu one mają kolory, one mają strukturę, one mają swój kształt i w każdej z myśli negatywnej jest nitka, która prowadzi do rozwiązania, czyli do wydarzenia, które założyło takie, a nie inne myśli. Natomiast musiałabym przeprowadzić z kimś proces, kto dobrze pracuje
i po prostu pokazałby Wam szybkość pracy z myślami. To jest najszybciej wirująca energia w ludzkim, w tym ziemskim pakiecie, ciało fizyczne, emocje, myśli. I poproszę, jeśli mamy jeszcze coś. Czy taki proces może też uwolnić od palenia papierosów? Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Wszystko, co nas dotyczy na Ziemi, jest tak naprawdę energią, w którą można wejść i odczytać informacje. I kolejne pytanko. Znowu Ariadna, czy możliwe jest, że gdy schodzi ze mnie ta smoła, też to tak widziałam, to ściąga na coś jeszcze, w sensie więcej niż to, nad czym pracowaliśmy? Musiałabyś wejść w smołę Ariadna i zobaczyć. Ona ściąga to, co ma ściągnąć. Tu decyduje planeta Ziemia. Po prostu trzeba założyć, że ściąga energię dotyczącą tego wydarzenia. A co ściąga? Trzeba wejść w smołę i zobaczyć. Tam też widać, co ona ściąga. I kolejne pytanko. Monika. Jaki ból kryje się pod ropą z wrzoda, co wychodzi? Jakie pytanie zadać do ropy? To nie pytanie do ropy. Ropę trzeba wpuścić i kiedy ona cię wypełni, wtedy się zadaje pytanie. Po prostu trzeba mieć full kontakt z energią, czyli trzeba po prostu najpierw energię całą wpuścić i dopiero wtedy zadaj się zawsze to samo pytanie. Kiedy powstać, co chcesz mi powiedzieć lub pochodne, w zależności od tego, jak się energia zachowuje. I zapraszam jeszcze kolejne. Ewa. Joachimowi, czy choroba może wynikać z emocji, doświadczeń przodków, czy zawsze jest to nasze doświadczenie? Mówiłam już o tym, że jest kilka powodów i energia może przechowywać. Energia w ogóle jest ciałem pomiędzy ciałem fizycznym, ciałem świetlistym, ja to dzisiaj mówiłam, i to jest nasze, to jest archiwum przeżyć duszy na tej planecie. To czasami są informacje sprzed 2000 lat, czasami są to informacje ze starożytnego Egiptu. Czasami są to informacje z 17 pokolenia w rodzinie. Czasami są to informacje z innej planety w ogóle. Więc to może być całe spektrum przeżyć duszy, która wystawia się na fuzję z ciałem fizycznym, na planecie fizycznej lub fuzję na innej planecie. Są planety wodne, są planety mentalne, powietrzne i tak dalej, więc tych opcji jest bardzo dużo. I kolejne pytanko. Ale wszystko jest zapisane i dostępne w tej chwili. Z wszystkim można pracować. Każda informacja, która jest w archiwum, do niej się można dostać i można ją odczytać. Więc to jest niesamowite, że pod tym względem to słowo karma, które jest takie obciążone tym, coś wlokę za sobą, nie wiadomo co. Tu ja nigdy nie robię wtrętów religijnych, nie ma takiej potrzeby, ale to takie katolickie podejście tu i teraz jest bardzo dobre, bo w tu i teraz ty właściwie masz dostęp do siebie z wszystkich wcieleń, poziomów i teraz możesz coś z tym zrobić. To jest fenomenalne. I zapraszam dalej. Iwona, a jak pracować z chorobą mojego dziecka? Czy rodzic może wykonać pracę dla dziecka? Może wykonać, kiedy ma jeszcze złączone pole z dzieckiem, ma dostęp i to jest mniej więcej 10-12 lat i wtedy po prostu czyta się dokładnie tak samo jak swoje ciało, można przeczytać ciało dziecka. Nie ma w ogóle problemu i bardzo często w ciele dziecka informacje są tak naprawdę o mamie albo o tacie, więc tak można przeczytać. I zapraszam, czy jest jeszcze jakieś pytanko? O, Olunia. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale właśnie pisze osoba z wodnej planety. Basiu, czy można tak pracować z uzależnieniami, na przykład chorobą alkoholową? Jak najbardziej tak. W chorobie alkoholowej zawsze jest zamknięty ból. W każdym uzależnieniu na Ziemi jest zamknięta trauma i ból. Wodna istoto, pozdrawiam. I zapraszam jeszcze, jeśli jest jakieś pytanko. Iwona, szumy uszne, można z nimi pracować tak jak z tkanką? Jak najbardziej tak. Szumy są bardzo konkretną energią, którą można zwizualizować, dlatego mówiłam, że można wizualizować też dźwięki. Wszystko, co jest dostępne dla naszych zmysłów fizycznych, jest energią, którą można, przez którą można się dostać do genezy wszystkiego, co przeszkadza nam w codzienności. Zapraszam dalej, jeśli coś jeszcze jest. Elżbieta Michalska. Pani Basiu, czy można tak pracować już z usuniętym narządem wiele lat temu? Jak najbardziej tak. Energia ma zapisy nie tylko z tego naszego życia, jak mówiłam, więc wszystkich zmian w tkankach, które nawet zostały na Ziemi usunięte, spalone, nie wiem, gdzieś w szpitalu, to wszystko w archiwum jest, ponieważ jest tam, są tam zapisy niedokończonych doświadczeń z przestrzeni dziejów, więc jak najbardziej tak. I jeszcze jakieś pytanko mamy?
A co z chorobami tak zwanymi wrodzonymi? Czy to jest, Halina, twoje pytanie? Bo po prostu najlepiej słuchajcie pytać o siebie. Nie wiem, zależy jaka choroba wrodzona. Po prostu wtedy musi pracować ta osoba, która coś ma. I zobaczymy, z jakiego jest to, o co chodzi. Czasami jest to po prostu plan duszy, żeby przeżyć takie ograniczenia, a nie inne. To wywołuje bardzo często ból i ten ból jest tym paliwem do wzrostu w światło. Tak też może być. I zapraszam jeszcze. Roma, co w tej chwili czuje Monika? Chodzi czy czuje nadal ból? Proszę bardzo, Mo, dla ciebie. No ja, czuję się bardzo rozprężona i bardzo wdzięczna i bardzo peaceful, jak się mówi. Czujesz pokój w środku. Tak, pokój, wdzięczność i relaks, i miłość. Tak. Tylko już... tak. Tylko... jeszcze tak. Tak. Ja może jeszcze zapytam, bo może Roma pyta nie o te abstrakcyjne, wyższe rzeczy, Mo, tylko pyta może o ból fizyczny. O, w żołądku? Chodzi o ból w żołądku? Myślę, że może tak być. Tak, no, czuję żołądek jeszcze, czuję, że on tam siedzi. Nie wiem, to nie jest tak, że nic nie czuję, że raptem się stał miracle. Tak nie jest. Nie. Ale możesz tam... Ale też, o, przepraszam, ale też tak siedzieć na tym krześle to nie pomaga. Rozumiem. Tak. No to słuchajcie, jeszcze może pytanko i kończymy w takim razie. Dwa pytanka, jeśli jeszcze są, finito, będziemy się żegnać. Czy ciało już od czasu przed narodzeniem może być tak słabe, że ociera się o śmierć po porodzie? Tak było w przypadku obu moich córek. Było to początkiem mojego rozwoju duchowego. Jak najbardziej tak. I tu jak najbardziej ty możesz pracować z tymi momentami narodzin. No, umowy dusz obejmują umowy, że ty chcesz to przeżyć, że jakaś dusza ci pomaga w przeżyciu tego. I tu jest praca po stronie i córek, które mogą przeczytać siebie, jak się czuły, co się działo w trakcie porodu, i po twojej stronie, jak ty się czułaś. I zapraszam jeszcze, ostatnie pytanko dzisiaj, żeby Mo mogła wstać z krzesła i pójść sobie. Sylwia, czy aktualnie są prowadzone jakieś warsztaty, w których można popracować na żywo? Nie, nie ma warsztatów. Jeśli ktoś chciałby się zapisać, tak jak Sylwia pyta, zapraszam do zgłoszenia się do mojej bazy mailingowej kontakt@barbararawensdale.pl i przyjdzie informacja, kiedy ja jakieś warsztaty zorganizuję. Na razie siedzę w kursach. Wszystkich serdecznie zapraszam do kursów, które mogą Wam to wszystko przybliżyć, wyjaśnić i naprawdę intensywne ćwiczenie z kursami na platformie barbararawensdale.pl. Jest kurs o zdrowiu, jest kurs o geniuszu, o energii, taki zbierający, podsumowujący w ogóle moje podejście do pracy. Można masę rzeczy z tym zrobić i warto pracować z tym, co jest, a nie z tym, czego nie ma. Mo, czy ty chcesz coś powiedzieć? Dziękuję za pytania. Czy ty chciałabyś jeszcze coś na zakończenie powiedzieć? Tak, jak już wcześniej mówiłam, dziękuję. Dziękuję i fajnie było. I było pozytywne. I wartościowe. Mo, to ja przede wszystkim tobie chciałam podziękować za twoją ochotę do pracy. Bardzo, bardzo dziękuję. Będziemy w kontakcie. Jeśli okaże się, że twój żołądek jeszcze potrzebuje kolejnej podróży, możemy zaproponować jakąś podróż, może w ogóle w wyższe wymiary, żeby inne istoty zajęły się twoim żołądkiem, ale przede wszystkim ty też wiesz, jak pracować. Możesz sobie jutro tam wejść, sprawdzić, czy te tkanki dalej tam wyglądają tak samo, przeczytać je, przyjąć kolejny flash, znowu jakąś Monikę, przyjąć jej emocje w siebie. To jest po prostu, słuchajcie, praktyka. To jest tak jak oddychanie, mycie zębów. Dla nas wszystkie zabiegi fizyczne, robienie kupy siku jest normalne, natomiast tak samo normalna jest praca z ciałem energetycznym. On też ma swoje potrzeby i po prostu ten, kto pracuje 2-3 razy dziennie, ma super efekty. No to słuchajcie, ja dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że to losowanie tych 3 książek czekamy do końca tygodnia i to jest ta pula Małgosiowa. A od tego live'a, znowu ze 3 live'y, poproszę o udostępnianie,
o lajkowanie. Dużo osób jakby lajkuje, a też niezapisane jest na mojej stronie, więc polubcie też stronę, bardzo proszę. Tak jakby dawajcie znaki, ponieważ całe te sesje służą propagowaniu świadomości, rozwoju świadomości, duszy, energii, więc bardzo dziękuję Wam za pomoc w tym. I losowanie książek będzie pewnie w piątek, także w przyszłym tygodniu ewentualnie Wam powiem. Jeśli sesja będzie kolejna, to będzie w środę o 20:00, ale to ja jeszcze potwierdzę na mediach i potwierdzę z mailingu. Także jeszcze raz dziękuję i dziękuję wszystkim Wam i do zobaczenia. Do zobaczenia. Raz. Pa, pa, dzięki. Pa, pa. Bye.